wyżej należy cenić zaparcie się własnej woli niż wskrzeszanie umarłych. Święty Ignacy z Loyoli. 3 minuty z Loyoli. Remigiusz Recław, jezuita. Święty Ignacy zestawia w tym zdaniu 2 wymiary naszej rzeczywistości duchowej. Mamy dary, które otrzymaliśmy od Boga zupełnie za darmo, oraz też i takie zdolności, które z pomocą Bożą, z trudem wypracowaliśmy i dalej w sobie jakoś wypracowujemy. Wskrzeszanie umarłych, gdyby ktoś miał taki dar, taką zdolność, byłby to dar całkowicie zależny od Boga, bo człowiek sam nie może z siebie mieć taką zdolność. Natomiast zaparcie się własnej woli jest naszym osobistym trudem i wysiłkiem, który podejmujemy dzięki łasce Bożej. Dlatego święty Ignacy mówi, że wyżej należy cenić zaparcie się własnej woli niż wskrzeszenie umarłych. Zaparcie się własnej woli to najtrudniejsza sprawa w naszym życiu. Nasze życie zasadniczo polega na udowadnianiu swoich racji. Każdy ma swoje racje. Swoją rację ma żona, swoją rację ma mąż, swoje racje ma dorastające dziecko, swoją rację ma ksiądz proboszcz i wikary, i lider w grupie, i pracownik fizyczny i umysłowy. Każdy ma swoje racje. I tyle czasu poświęcamy, by przekonać drugą osobę o naszych racjach. Bo to przecież ja mam rację. Tymczasem nikt nie ma monopolu na rację. Obiektywnie patrząc, racja zawsze jest pośrodku. Stąd właśnie zdanie świętego Ignacego. Dlatego cenić należy tych ludzi, którzy potrafią zaprzeć się własnej woli, czyli własnego ego. W praktyce oznacza to zaniechanie udowadniania własnych racji. 3 minuty z Loyoli. Święty Ignacy, módl się za nami.